Zebraliśmy się tutaj, żeby zająć się bardzo ważnym tematem społecznym, mianowicie roli kobiet w naszym społeczeństwie i zagadnieniami szklanego sufitu. Tylko 36% kobiet pełni w Polsce funkcje kierownicze. Tymczasem jesteśmy lepiej wykształcone i mamy lepsze predyspozycje do zarządzania zespołami. Zmagamy się stale z takim pojęciem szklanego sufitu, czyli z takimi kulturowymi uwarunkowaniami, które nie pozwalają kobietom awansować. Często kobiety same nie aspirują do wyższych stanowisk, uważając, że pozycja, w której są, powinna im wystarczyć. To jest ta skromność, której się uczy dziewczynki od przedszkola. Bardzo się cieszę, że ktoś poruszył w końcu pojęcie szklanego sufitu i że kobiety coraz głośniej zaczynają domagać się tego, by być traktowanym na równi. Ja w swojej pracy zawodowej jestem dziennikarką. Celowo podkreślam końcówkę dziennikarką, ponieważ do tej pory pokutuje stereotyp, że bardziej poważaną osobą jest dziennikarz, czyli mężczyzna. Pracuje w radiu, ale jak się okazuje, ten zawód jest mocno zmaskulinizowany. My tutaj spotykamy się nie po to, żeby występować przeciwko mężczyznom, ale przede wszystkim po to, żebyśmy były traktowane na równi. Mam na imię Edyta, zostałam tutaj poproszona jako prelegentka na to szacowne wydarzenie. Muszę przyznać, że rzeczywiście zapotrzebowanie na coś takiego jest ogromne i owe szklane sufity rzeczywiście istnieją. Natomiast mam nadzieję, że te warsztaty i to spotkanie pozwoli nam zidentyfikować problemy i sprawy, które powinniśmy rozwiązać jako kobiety, także w nas samych. Mam nadzieję, że uda nam się zbudować rzeczywiście wizerunek profesjonalistki i odnaleźć owe słabe punkty, które nie pozwalają kobietom wydostać się poza pewien szklany sufit, jak owym pchełką, o którym wspomniała nasza prelegentka pani Katarzyna Strużyńska. Dzień dobry, nazywam się Karolina Szkudlarek, jestem koordynatorem Biura Rekrutacji i Karier Kolegium Da Vinci. Dziś na terenie kolegium gościmy Fundację Pomiędzy i 320 kobiet, które zdecydowały się podzielić tym, kim są, co robią, kim chciałyby być i czym chciałyby się zajmować w przyszłości. Jest nam niezmiernie miło, że jako uczelnia wyższa możemy wspierać tak ważne dla wszystkich kobiet idee.